To jedna z najlepszych ścianek wspinaczkowych w Polsce. Chwyciarnia działająca w Arenie Gliwice cieszy się sporą popularnością. W minioną sobotę odbyła się tam rywalizacja w ramach Pucharu Polski. Te zawody między innymi są edycją, która rozstrzygnie naszą kadrę na Puchar Świata w Moskwie oraz Mistrzostwa Europy Juniorów w Europie. W rywalizacji o Puchar Polski wzięli udział młodzicy, juniorzy młodsi, juniorzy młodzieżowcy i seniorzy. Wspinaczka na czas to niezwykle emocjonująca dyscyplina. Dwoje zawodników wspina się jednocześnie po równoległych torach, przeskakując między kolejnymi stopniami. Zawodniczka gliwickiego klubu GTW uważa, że wspinaczkę może uprawiać niemal każdy. No, trzeba mieć na pewno dużo siły, w dużą presję. To kolejne już zawody organizowane w Gliwicach. Według osób związanych z reprezentacją Polski, gliwicki obiekt jest bardzo dobry, a dodatkowo jest szansa na organizację imprez jeszcze większej rangi. Ta ścianka idealnie nadaje się do organizacji najważniejszych zawodów w kraju. Tutaj mamy pierwszą edycję Pucharu Polski we wspinaczce na czas, początek sezonu. Dziś będziemy mogli oglądać najlepszych zawodników w kraju, którzy będą rywalizowali na tej ściance do bicia rekordu świata właśnie we wspinaczce na czas. Wspinaczka sportowa jest jedną z nowych dyscyplin, które wejdą w skład programu Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2020 roku. Wszystko wskazuje więc na to, że ta dyscyplina sportu będzie coraz bardziej popularna, chociaż już dzisiaj cieszy się sporym zainteresowaniem. Pomysł miasta Gliwice na budowę w arenie gigantycznej ścianki wspinaczkowej był więc trafiony.